Witam Państwa serdecznie. Otwieram 12. sesję Rady Gminy w Sołoborzu. Na samym początku niezmiernie miło jest mi przywitać zaproszonych gości w osobach panią sekretarz gminy, panią skarbnik gminy, panią Elżbietę panią Elżbietę Nowacką, panią Wasicką Lasotę. Witam serdecznie panią Agnieszkę Brodowską, gdzieś mi tutaj uciekła, lokalna grupa działania, bardzo proszę tutaj. Witam panie i panów sołtysów, panie i panów radnych, a szczególnie witam panią Wasię i witam mieszkańców gminy Sławoborze korzystających z mediów dzisiejszych. Proszę państwa, porządek dzisiejszej sesji wygląda następująco. Przyjęcie protokołu z obrad 10. 11. sesji Rady Gminy Sławoborzu. Informacje o działalności lokalnej grupy działania powiatu świdnickiego, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sołoborze na rok 2019, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sołoborze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzrostu wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 9 miejscowości Międzyrzecze, podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Sołoborze dotyczącego analizy zasadności przeniesienia części ruchu międzyregionalnego z linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny Białogard Starogard na linię kolejową nr 402 Koszalin Kołobrzeg Goleniów. Interpelacje, zapytanie radnych, wolne wnioski i zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby z Państwa wnieść coś do porządku przed chwilą przedstawionego obrad? Skoro nie widzę, porządek uważam za przyjęty. Szanowni Państwo, pragnę tylko Państwa poinformować, że na liście obecności podpisało się 12 radnych, co stanowi wystarczającą liczbę głosów do podejmowania dzisiejszej ważności sesji. Jeżeli Państwo pozwolą, dalszą część nie będę prowadził na siedząco. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Obrad, przyjęcie protokołu z obrad 10. 11. sesji Rady Gminy Sołoborzu. Szanowni Państwo, protokoły z poprzednich sesji były wyłożone w biurze Rady. Każdy z Państwa miał możliwość skorzystania i zapoznania się z tymi protokołami. Do dnia dzisiejszego do przewodniczącego nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca treści zapisanej w protokole. W związku z powyższym pytam się, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi jeszcze, mimo wszystko. Skoro nie widzę, to szanowni Państwo pozwolą, że przegłosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 10. sesji, zechce podnieść rękę. Dziękuję, kto się wstrzymał. Kto jest przeciw, stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. I kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 11. sesji Rady Gminy Sołoborzu, zechce podnieść rękę. Dziękuję, kto się wstrzymał. Kto jest przeciw, stwierdzam, że protokół również został przyjęty jednogłośnie. Szanowni Państwo, obecnie przejdziemy do punktu kolejnego punktu trzeciego. Informacje o działalności lokalnej grupy działania powiatu świdnickiego. Bardzo proszę panią Agnieszkę Brodowską o przedstawienie. Jestem kierownikiem Biura Lokalnej Grupy Działania Powiatu Świdwińskiego. Część z Państwa już na pewno nas zna, bo też gościliśmy niejednokrotnie już na sesji Rady Gminy Sławoborze. Bodajże ostatnio, chyba na podsumowaniu ostatniego okresu programowania 2007-2013, gdzie przedstawialiśmy, jak tutaj się rozwinął, jak skorzystał obszar gminy Sławoborze z członkostwa w lokalnej grupie działania i z możliwości finansowych, które posiadaliśmy. Przypomnę, bo Państwo niektórzy może są nowi, tak, co to jest w ogóle lokalna grupa działania. Nie będę zanudzała całą historią na nowo, to możemy się umówić u nas w biurze w lokalnej grupie działania na ulicy Kołobrzeskiej 43 w Świdwinie. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, czegoś więcej chcieli się dowiedzieć, to serdecznie zapraszamy. My jesteśmy, działamy jako stowarzyszenie od 2008 roku. Jest to partnerstwo trójsektorowe, jest to takie specyficzne stowarzyszenie, gdzie w skład wchodzą przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, i między innymi gmina Sławoborze swoim obszarem również podjęła uchwałę w 2008 roku o przystąpieniu do lokalnej grupy działania powiatu świdwińskiego. Obszar naszej działalności jest to cały powiat świdwiński. Oznacza to, że mieszkańcy z naszego powiatu świdwińskiego, podmioty, które chcą uzyskać wsparcie finansowe, muszą mieć właśnie albo miejsce zamieszkania na terenie naszego powiatu, albo prowadzić działalność gospodarczą. Powiat świdwiński od 2016 roku, w momencie, gdy to miasto Świdwin również stało się
obszarem wiejskim i również przystąpiło do obszaru lokalnej grupy działania, ponieważ w poprzednim okresie oprogramowania były wszystkie gminy za wyjątkiem miasta Świdwin. I zostaliśmy powołani do wdrażania programu LIDER, rozwój kierowany przez lokalną społeczność. Program LIDER to jest jeden z programów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzednio na lata 2007-2013, teraz na 2014-2020. Czyli to jest nasz obszar działania, cały powiat świdwiński. I drodzy Państwo, w latach 2007-2013 wdrażaliśmy lokalną strategię rozwoju. Lokalna strategia rozwoju to jest dokument, który tworzy się tak samo jak dokument, jak strategii gminy. Są tam założenia, plany i my te założenia, plany mamy również owskaźnikowane, obudżetowane, pewne środki przeznaczone. No i w ramach tej lokalnej strategii rozwoju ogłaszamy konkursy na realizację poszczególnych projektów. Z takich projektów mogą korzystać różne podmioty, między innymi gmina korzystała i korzysta w dalszym ciągu stowarzyszenia, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, spółki, parafie. W poprzednim okresie oprogramowania mieliśmy do dyspozycji prawie 6 milionów złotych i za te środki zostały zrealizowanych ponad 100 projektów na terenie powiatu świdwińskiego. Są to mniejsze lub większe. Znaczy u nas nie ma milionowych inwestycji, tak? Bo mamy mniejsze pieniądze na te drobniejsze inwestycje, które również są cenne i widoczne na obszarach wiejskich, więc one są mniejsze od 5 tysięcy, nawet od 1000 złotych robi się przedsięwzięcia do 200-300 tysięcy. Jeżeli chodzi o okres 2014-2020, który obecnie trwa, znaczy już się pomału kończy, tak? Już mamy też pozostałe środki tylko do wykorzystania, że tak zwanych resztówek, co ewentualnie wróciło lub pozostało z oszczędności. Mieliśmy do wydatkowania, jeszcze mamy, ponad 6,5 miliona złotych na konkursy, czyli ogłaszamy odpowiedni konkurs dla tych podmiotów, o których wspomniałam i przyjmujemy w określonym terminie wnioski, oceniamy, wysyłamy, jeżeli wnioski spełniają, wpisują się w naszą lokalną strategię rozwoju i mieszczą się w limicie dostępnych środków, przekazujemy później wnioski do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji i wnioskodawcy już podpisują umowy z Urzędem Marszałkowskim. Dodatkowo mamy 1,5 miliona na działalność lokalnej grupy działania i na aktywizację mieszkańców i integrację, czyli te wszelkie działania, które jeżeli Państwo nas słyszeli, że organizujemy czy fora sołtysów, kongresy kobiet, czy konkursy kulinarne, czy inne jakieś drobne działania, to właśnie są finansowane z tej puli środków oraz dodatkowo mamy 300 tysięcy na projekty współpracy, które też realizujemy z udziałem innych lokalnych grup działania, nie tylko z Pomorza Zachodniego, ale również z krajów Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o ten okres 2016-18, który już, no 19, bo w sumie już połowa 19 roku, to realizowaliśmy takie zadania, które przyczyniały się do wzmocnienia kapitału społecznego. Były to szkolenia, imprezy, wyjazdy studyjne, rozwój przedsiębiorczości poprzez zakładanie nowych lub istniejących przedsiębiorstw, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, promocja obszaru objętego LSR. I w ramach tych zakresów właśnie ogłaszaliśmy konkursy od 2016 roku i zostało zrealizowanych kilka projektów. Ja nie będę Państwu pokazywała wszystkich, które zostały na terenie powiatu świdwińskiego. Przygotowałam sobie, aby pokazać to, co zostało zrealizowane na terenie gminy Sławoboże. Jeżeli właśnie przejdziemy teraz do zrealizowanych projektów na terenie gminy Sławoboże, to wspomnę, że mamy dwie osoby założyły działalność gospodarczą, dwie są w trakcie podpisywania umowy o przyznanie pomocy, czyli już mamy cztery nowe podmioty wykonujące działalność gospodarczą. Uzyskały one po 70 tysięcy złotych na założenie tej działalności gospodarczej. Bardzo fajne działanie, zachęcam do skorzystania, ponieważ jeszcze mamy środki do dyspozycji. 16 września rozpocznie się nabór wniosków na założenie działalności gospodarczej. 70 tysięcy wypłacane w ryczałcie, 80% dostaje się prefinansowania, takiej zaliczki po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy, czyli Państwo macie po prostu za co zrealizować, tak? Bo jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, to tam jest już refundacja, czyli zwrot kosztów na podstawie poniesionych środków na podstawie
sobie poniesionych kosztów, czyli zawsze trzeba te 100% środków wydatkować od siebie, żeby później dostać odpowiedni procent refundacji. Dodatkowo mamy właśnie dwa podmioty, które uzyskały wsparcie na rozwinięcie działalności, jakie błędy ortograficzne, rozwinęły działalność gospodarczą oraz w wyniku tego zostały utworzone dodatkowe dwa miejsca pracy. Podmioty uzyskały po 200 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej istniejącej firmy. Parafia rzymskokatolicka w Sławoborzu, rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Sławoborzu uzyskała wsparcie w wysokości 84 933 tysiące na remont dachu w kościele w Rokosowie. To jest ten kościółek. Gmina Sławoborze, nie wiem, czy są adekwatne jeszcze koszty po zakończeniu realizacji projektu, ponieważ jeszcze nie mam informacji, jak w efekcie wyszły finanse, czy zostały, może były jakieś oszczędności, ale została zbudowana ścianka wspinaczkowa przy Zespole Szkół w Sławoborzu, wartość dofinansowania ponad 50 tysięcy złotych. Tak ścianka wspinaczkowa wygląda. Podejrzewam, że już pewnie Państwo na pewno byli. Macie jedyną szkołę w Sławoborzu, więc na pewno tam bywacie. Gmina Sławoborze również złożyła i zrealizowała wniosek polegający na budowie siłowni zewnętrznej w Mysłowicach. Wartość dofinansowania ponad 20 tysięcy złotych. Wartość całkowita 23 790 gmina. Jeżeli gmina mogła od nas wnioskować w przypadku konkursów nie więcej jak 63% z kosztów całkowitych, pozostałą część wkłada ze swoich własnych środków, a w przypadku tych mniejszych projektów, takich projektów grantowych, tam mogli ubiegali się o 85% dofinansowania. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Świdwini jest to stowarzyszenie, które również skupia cztery gminy w swoim składzie i za pośrednictwem tego stowarzyszenia były też realizowane różne projekty, między innymi projekt polegający na budowie siłowni zewnętrznej w Sławoborzu, koszt dofinansowania ponad 16 tysięcy złotych. Stowarzyszenie robiło dla Sławoborza ze Świdwina, ponieważ tak jak wspomniałam, też również gminy są członkami tego stowarzyszenia, więc tak nawiązali taką współpracę, żeby po prostu to stowarzyszenie zrobiło też każdy projekt na każdej gminie. Tak samo drugi był złożony wniosek przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. To jest takie działanie miękkie. Były tam realizowane działania dotyczące promocji powiatu świdwińskiego. W ramach tego dużego projektu na ponad 207 tysięcy zostały zrealizowanych 7 imprez na terenie powiatu świdwińskiego i wydane album promujący obszar w partnerstwie z jednostką wojskową i między innymi w ramach tego projektu został sfinansowany ten piknik pokoleniowy pielęgnujący wartości patriotyczne w Sławoborzu, który odbył się w zeszłym roku, gdzie był ten pokaz laserów i pokazy rekonstrukcji historycznej. Koszt przedsięwzięcia tej imprezy wynosił ponad 22 tysiące złotych. Tak, to była ta impreza, które były widoczne plakaty. Tak wygląda album, słabo go tutaj widać, promocyjne. Są tam również wykazane walory przyrodnicze, kulturowe z terenu gminy Sławoborze, jak również pokaz naszej jednostki wojskowej, samolotów, więc no nie mogliśmy pokazać wszystkich, nie można było pokazać wszystkich walorów, które mamy na terenie powiatu świdwińskiego, więc trzeba było wybierać te najcenniejsze. Gmina Sławoborze też złożyła wniosek do nas na piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka. On się odbył tam nad zalewem w Sidłowie. Wartość dofinansowania prawie 6 tysięcy złotych. W ramach projektów grantowych. Nie ma wszystkich zdjęć, ponieważ jesteśmy w trakcie rozliczania tych projektów, więc dopiero do nas spływają niektóre zdjęcia, więc nie jestem w stanie Państwu pokazać, ale relacje z tych przedsięwzięć są zamieszczane na stronie gminy Sławoborze, tym też można sobie się z nim zapoznać. Również złożył do nas uczniowski klub sportowy przy publicznej szkole podstawowej w Sławoborzu wniosek na obóz sportowy jako forma aktywizacji dzieci z gminy Sławoborze, wartość dofinansowania prawie 12 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Emerytów Optymiści w Sławoborzu odbyli wyjazd studyjny
do Kazimierza Dolnego jako forma aktywizacji seniorów. Wartość dofinansowania 15 tysięcy złotych. W 2018 roku zrealizowaliśmy też w ramach tej naszej działalności, gdzie mamy środki na aktywizację mieszkańców, ogłosiliśmy też takie działania aktywizacyjne, one w niedużej wartości po 1000 zł, które były przeznaczone na wynajęcie, na zapłatę instruktorowi prowadzącemu jakieś zajęcia, bądź ewentualnie na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia tych warsztatów, więc takie zajęcia tu się odbyły. Łącznie dofinansowaliśmy 15 takich działań po 1000 zł w zeszłym roku, z czego 3 były na terenie Sławoboża. Była to grupa nieformalna Powalice, grupa nieformalna Zmysłowic i grupa nieformalna ze Słowińska. Takie wystarczyło 3 osoby, że przygotowały krótki wnioseczek, chciało im się po prostu coś zrobić, napisać, zebrać ludzi, zakupić materiały czy zatrudnić instruktora i po prostu takie zajęcia się w tych miejscowościach odbywały. Taki nabór na działania aktywizacyjne również będziemy ogłaszać już niebawem, być może jutro, jak nie to w poniedziałek zostanie ogłoszony nabór też na naszej stronie internetowej, więc jeżeli macie Państwo pomysł, jaki chcielibyście na innych miejscowościach zrobić, to serdecznie zapraszamy. Takich działań zrealizowaliśmy łącznie od 2012 albo 2013 roku ponad 70, więc bardzo duży efekt przyniósł, pomimo że jest mały pieniądz 1000 zł. Fakt, fajne rzeczy też można zrobić. Przede wszystkim tu już mówimy o jednej miejscowości, nie mówimy, że że tym projektem obejmiemy całą gminę, tylko jeżeli jest jeden wniosek, to na jedną miejscowość. W ramach projektu współpracy, którą mówiliśmy, że mieliśmy 300 tysięcy złotych, realizowaliśmy za 120 tysięcy złotych projekt, przepraszam, za 100 tysięcy projekt inwestycyjny, który polegał między innymi na tym, że postawiliśmy 5 wiat takich na terenie powiatu świdwińskiego z miejscem na ognisko oraz pomost, jeden pomost nad jeziorem Brzeżno w gminie Brzeżno. Jeżeli chodzi o gminę Sławoboże, to taka wiata i miejsce na ognisko znajduje się w Słowieńsku za świetlicą. Wartość ponad 15 tysięcy pojednostkowy takiej wiaty wynosił. Tak wygląda ta wiata, miejsce na ognisko. Dodatkowo jeszcze na Świdwinie przy liceum ogólnokształcącym, również w Połczynie przy kinie, postawiliśmy szafy bookcrossingowe do wymiany wolnej książki. Tam można sobie przyjść, położyć książki, które już Państwo przeczytali, wziąć sobie nowe do poczytania, odnieść. Taka biblioteczka na świeżym powietrzu. Realizujemy też praktycznie co roku, czasami nam się zdarzy, że któryś rok ominiemy z różnych tam względów organizacyjnych. Organizujemy kongresy kobiet z obszarów wiejskich, które odbywają się w różnych rejonach województwa. Nie odbywają się one w Szczecinie, w Koszalinie, tylko w tych miejscach, miejscowościach. Jest to kongres kobiet dla kobiet właśnie ze wsi. Organizujemy zawsze wyjazd, jedziemy autokarem, bierzemy czynny udział w debacie, w dyskusji. I tam zawsze kobiety wyjeżdżają też takie troszeczkę podbudowane, że wcale nie jest nic, niczym złym, że mieszkamy w małych miejscowościach na terenach wiejskich, które są no, już bardzo, bardzo fajne. Tak? Tak wyglądał ostatni kongres kobiet, akurat był zlot z czarownic. Tam było około ponad 200 czarownic, więc... Często goszczą nas też znane nam twarze, tutaj między innymi pan Arłukowicz, też chyba trzeci raz był z nami również na Kongresie Kobiet. Zawsze jakaś twarz znana, co prawda polityczna, ale się pojawi. Każdy miło zawsze chce spotkać kogoś znanego. Słucham? Tak, tak. A kiedyś się przydał, bo jak mieliśmy jeden kongres kobiet, to faktycznie jedna pani zemdlała w łazience, to zareagował. Organizujemy również fora sołtysów. Kiedyś tutaj też zorganizowaliśmy takie forum sołtysów na terenie tutaj Sławoboża. Tutaj też gościliśmy multum sołtysów od nas, z naszego powiatu, również przyjezdnych tam z Pyrzyc. Ostatnimi czasy fajne przedsięwzięcie zorganizował samorząd województwa, organizując z sobą fora sołtysów. To my jedynie się przyłączamy do tego, organizując po prostu wyjazd sołtysom, tak żeby nie każdy jechał swoim transportem. Organizujemy wspólny wyjazd.
więc koszty przyjazdu bierzemy po prostu na siebie, zawozimy, przywozimy, więc jeżeli będzie taka konieczność, bo te forum sołtysów jest w tym roku, nie wiem czy już sołtysowie w gminie Sołborze już wiedzą o tym, że takie forum się odbywa, jeszcze nie, to chyba niedługo przyjdzie informacja, bo być może jeszcze nie informowali, on jest w październiku, 12-13 październik. I tam jest właśnie obszar naszego powiatu świńskiego, bo tam się odbywa trzy edycje takich tego forum sołtysów. Powiat świński jest zapisany właśnie na okres 13-14, więc będziemy taki wyjazd też organizować. Ja wiem, że w poprzednim chyba roku, czy wcześniej, to też chyba gmina organizowała też taki wyjazd, jeżeli się nie mylę, państwu chyba tak zapewniło wam wyjazd. 2 lata temu. Mhm. Tak, forum sołtysów, kongres kobiet, więc marszałek Rzepa z tyłu, więc te panie to wszystkie, ze wszystkimi chcą zdjęcia robić. Od 2010 roku, drodzy państwo, robimy konkurs kulinarny. Zrobiliśmy już edycji takich 8. 9. edycja konkursu kulinarnego jest przed nami podczas dożynek powiatowych w Świdwinie 14 września. Nazywa się to Jarmak Tradycyjnie Zdrowej Żywności. Te konkursy już też 2 odbyliśmy u was na terenie w Sławoborza, też również podczas dożynek powiatowych, czyli po prostu przyłączamy się z naszym konkursem do imprezy powiatowej. Listę już mamy zamkniętą, co prawda, nie, przepraszam, jedno miejsce się zwolniło, bo pani musiała zmienić swoje plany, więc jeżeli ktoś by chciał z państwa wziąć udział w konkursie kulinarnym, to serdecznie zapraszam. Jeszcze mamy jedno wolne miejsce. Dofinansowujemy przygotowanie potrawy na kwotę 150 zł netto, więc państwo tyle dostajecie. Mamy fajne nagrody za pulę 2000 zł. Są również nagrody pocieszenia, więc każdy uczestnik, który nie zajmie miejsca od 4 do 18, również dostaje nagrodę pocieszenia w wartości blisko 80 zł, co jest ze sprzętów AGD. I również te pierwsze trzy miejsca oczywiście są bardziej wartościowe, około 300 do 400 zł, więc serdecznie zapraszam. Jedno jeszcze miejsce mamy, przy tym jest bardzo fajna zabawa. O, konkurs kulinarny, nagrody. Od 2000, tak podsumowując ten cały nasz 10-letni okres działalności, bo w 2018 roku minęło nasze 10-lecie, zostało zrealizowanych za naszym pośrednictwem ponad 180 projektów i 70 tych działań aktywizacyjnych za niespełna 1000 zł, więc staramy się w dalszym ciągu aktywizować mieszkańców, bo inwestycje już mamy już dużo inwestycji, mamy place zabaw, mamy siłownie, mamy świetlice, mamy bardzo wiele. Oczywiście w niektórych są miejscowości, gdzie jeszcze coś brakuje, ale wiecie dosyć dobrze państwo, że czasami brakuje ludzi jeszcze tam, żeby po prostu to wszystko żyło. Więc myślę, że tym sposobem, takimi działaniami aktywizacyjnymi staramy się po prostu dofinansować, bo wiadomo, że nic się bez pieniędzy nie zrobi w dzisiejszych czasach. Więc głównym naszym właśnie działaniem jest ta aktywizacja mieszkańców. Warsztaty dla dzieci, dla seniorów. Tylko jakie państwo macie pomysły? Czy bożonarodzeniowe? Ja tyle, drodzy państwo. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, uciekł mi jeden slajd, co teraz mamy. Właśnie zapomniałam powiedzieć, bo teraz mamy ogłoszone, drodzy państwo, 3 konkursy naboru wniosków. Na zachowanie dziedzictwa lokalnego. Nabór trwa od 2 września do 16, jeżeli się teraz nie mylę. Jest na stronie internetowej, jest ogłoszony na zachowanie dziedzictwa lokalnego. Jest ogłoszony również nabór na budowę i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury niekomercyjnej. Czyli tutaj się głównie buduje infrastrukturę, która jest ogólnodostępna. Mamy ogłoszony też konkurs na projekty grantowe na promocję obszaru lokalnej strategii rozwoju. Tam się mieści każdy pomysł, który ewentualnie przyczynia się do promocji naszych walorów turystycznych, tradycyjnych, kulturowych, więc coś, czyli mogą to być publikacje, które zawierają na przykład ten album promocyjny, czy impreza, która w jakiś sposób promuje te nasze walory, tak, więc pomysłów tam można wiele przyporządkować. Nie są to już duże środki w ramach tych konkursów, bo jak wspomniałam, to już są pozostałości, więc wnioski są wybierane w drodze konkursu i oceny przez lokalną radę.
W niebawem będziemy mieć ogłoszony właśnie nabór na stronie na założenie działalności gospodarczej. Po 70 tysięcy tam mamy na 10 dotacji. I myślę, że około października będzie jeszcze nabór na rozwinięcie istniejących przedsiębiorstw. Tam zostanie nam jeszcze na dwie dotacje po 150 tysięcy złotych. Więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, serdecznie zapraszamy. Koło Brzeska 43, Świdwin, drugie piętro nad Urzędem Skarbowym. Oczywiście trzeba wyjść z geodezji, bo Urząd Skarbowy jest już teraz czynny tylko raz w tygodniu we wtorki. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję również Pani Agnieszce. Czy ktoś chciała pytania do przed chwilą przedstawionego tematu? Miałem więcej pytań, ponieważ prezentacja była bardzo wyczerpująca. Ponieważ wszystko było w prezentacji, chodzi mi o to, żeby było dofinansowane skutecznie do danego wniosku, to jakie kryteria musi wniosek spełnić? Znaczy, gdzie ewentualnie zaściągnąć opinię na temat kryteriów? Bo wiem, że część wniosków jest odrzucona, część jest zaakceptowana. Dlatego, że mam być skuteczny, to jak ona jest? Sprawca, który do nas przychodzi, żeby się zakwalifikować, to przede wszystkim musi mieć miejsce zamieszkania bądź siedziby na terenie powiatu siedlińskiego i projekt musi być realizowany na terenie powiatu siedlińskiego. To jest taki jeden z podstawowych. To, który wniosek dostaje, a który nie, to jest, zależy od uzyskanych punktów, a punkty się uzyskuje na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, które są inne do każdego z konkursów. Więc tutaj ja nie będę Państwu tutaj przedstawiała, jakie są tu lokalne kryteria wyboru, bo tutaj byśmy musieli ze 4 godziny posiedzieć sobie. Tyle mniej więcej zajmuje szkolenie, które prowadzę. Więc na podstawie tych lokalnych kryteriów, one są dostępne pod każdym ogłoszeniem danego konkursu. Nie ukrywam, każdy projekt trzeba pisać pod punkty, żeby dostać jak najwięcej ilości punktów, bo na tej podstawie tworzy się listę rankingową, tak? I wnioski, który ma najwięcej, znajduje się na najwyższym poziomie. I przyznaje się wnioski aż do wyczerpania limitu, bo każdy nabór ma określoną limit dostępnych środków, więc jeżeli wpływa więcej środków niż jest pieniędzy, to właśnie ta liczba uzyskanych punktów decyduje o tym, czy wniosek dostanie dofinansowanie, czy nie. Tak się składa, że lokalna grupa działania jest to takie przedsięwzięcie, które jakby znaczy pieniądze z Unii Europejskiej, przynajmniej część środków. One spływają dla powiatu i one jakby są już pewne, że tylko i wyłącznie zostaną rozdysponowane poprzez różnego rodzaju działania na wsparcie przedsiębiorstwa, samorządu lub osób i tylko właśnie na powiat świdliński. To jest jakby już pierwsza gwarancja, że to jest tylko dla powiatu świdlińskiego, ale uwaga, to jest aż dla powiatu świdlińskiego i każde przedsiębiorstwo, każdy samorządowiec czy każda inna osoba, stowarzyszenie ma prawo takiego konkursu stanąć. Tak? I w związku z tym, że czasami jest tak, że na nabór jakiejś puli środków jest podwójne obłożenie lub potrójne, czasami zdarza się mniej, a czasami więcej, więc w takim działa to na takiej zasadzie, że są określone, tak jak tu Pani Agnieszka wcześniej powiedziała, rankingi, natomiast też jest tak, że jest rada społeczna, która działa, rada się składa z kilku osób, tak, i ona jakby każdy wniosek złożony przez beneficjenta w danej dziedzinie i w danym programie jakby ocenia, tak, i ocenia pod względem, czy jest zgodny ze strategią lokalną grupy działania, czy jest on odpowiednio przygotowany i tak dalej, i za to najpierw dostaje te pierwsze, czy jest zgodny ze strategią, czy odpowiada, bo też jeszcze to jakby uciekło nam wszystkim. Lokalna grupa działania określa strategię rozwoju powiatu, tak? I ona tymi wszystkimi działaniami, które tutaj Państwo żeście zauważyli, jakby w tej strategii rozwija jej sposób działania, tak? Tymi działaniami tą strategię spełnia. I teraz ten pierwszy etap to jest, czy dane przedsięwzięcie jest zgodne z lokalną strategią rozwoju, tak? To jest jedno z ważniejszych. Ale później jeszcze, czy ono po spełnieniu tego, zostaje dopuszczone do drugiego etapu, prawda? Gdyby się coś zmieniło, to proszę... poszczególnych zakresów, bo są lokalne grupy działania, bo ich jest prawie 300 na naszym Polsce.
U nas jest w naszym województwie obecnie w tym okresie programowania 12, więc każdy obszar jest specyficzny, jest inny i na przykład niektórzy zrezygnowali ze wsparcia na zachowanie dziedzictwa lokalnego, inni zrezygnowali z budowania infrastruktur i tak dalej. Więc mamy u nas cały zakres tutaj został, więc... Także tak jak pani Agnieszka zauważyła, że wniosek, aby został zaprowadzony, musi pierwszą tą część spełnić, a drugą, no niestety trzeba pisać go, jakby patrzeć, jakie punkty są tak i żeby dostawał maksymalną liczbę punktów. Wspomnę, że w początkiem lata jest pan wójt Marcin Książek, u nas sąsiada, więc też bierze udział przy ocenie wniosków. Oczywiście ze swoich wniosków gminnych się musi wyłączyć, bo trzeba zachować tą bezstronę w ocenianiu, ale tak, ale też znajduje więc w radzie jako jeden z wójtów, bo niestety bardziej ta rada jest, nie ma być publiczna, tylko ma być społeczna, składa się ze społecznych ludzi, a nie z wójtów, żeby nakierowywali swoje, że tak powiem, przepraszam, zapotrzebowanie. Dla gmin, tak. Tak, tak. Chodzi o to, żeby po prostu było równe. Trzy podmioty tam są, samorządowy, społeczny i tak, przedsiębiorczy. Tak. Publiczny podmiot został tak raczej odsunięty od rządzenia, że tak powiem, lokalnej grupy działania, bo taka była jest idea lidera, że lider to nie jest rządzenie, że tak powiem, przez wójtów czy gminy, tylko oddanie tym ludziom oddolnie, czyli tam mamy szereg stowarzyszeń i pomysłów. Co prawda zdarza się, że w zarządzie zasiadają też wójtowie czy starostowie, bo to wiadomo, co 4 lata, już teraz to 5, no, zmieniają się te funkcje. Tak, ale u nas mamy jednego prezesa, jest Zdzisław Pawelec. W sumie on jest od samego początku tak. Prezesem, bo to jest jeden z założycieli tej lokalnej grupy działania razem ze starostą, więc ma i kompetencje. Do tej pory jeszcze pełni funkcję cały czas prezesa. Kiedyś pan Marek umieliby zasiadał w Radzie, ale z racji nowego okresu programowania musieliśmy ukrócić właśnie ten sektor publiczny w reprezentacji w Radzie, więc został tylko jeden pan Marcin. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Życzę powodzenia. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo pozwolą, to przejdzie. Tak, we wnioskach, tak, oczywiście, Pan to wniosek podpowiada. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo pozwolą, przejdziemy do kolejnego punktu obrad, podjęcie uchwał w sprawie. I Szanowni Państwo, jeżeli Państwo pozwolą, uchwała nr 12 przez 68 przez 19 Rady Gminy Sołoboże z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sołoboże na rok 2019. Szanowni Państwo, projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 i został pozytywnie zaopiniowany i skierowany pod obrady Rady. Czy w związku z tym, przedstawionym przeze mnie projektem uchwały, ktoś z Państwa ma pytania lub uwagi? Skoro nie widzę, pozwólcie, że przejdziemy do głosowania. Zechcą Państwo uruchomić swoje maszynki do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przed chwilą przedstawionego projektu uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Kolejny projekt uchwały nr 12 przez 69 przez 19 Rady Gminy Sołoboże z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sołoboże oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Szanowni Państwo, jak w poprzedniej sekwencji, projekt uchwały został przedstawiony Szanownej Radzie. Był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji 26 sierpnia i został zaaprobowany i skierowany pod obrady Rady Gminy na dzisiejszą sesję z wynikiem pozytywnym. Czy w związku z powyższym projektem ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie widzę, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przed chwilą przeze mnie przedstawionego projektu uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? W głosowaniu udział brało 12, wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Uchwała nr 12 przez 70 przez 19 Rady Gminy Sołoboże z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli. Szanowni Państwo, projekt uchwały, żeście Państwo otrzymali. Projekt ten był poddany pod obrady na posiedzeniu wspólnej Komisji Rady Gminy i został zaakceptowany z wynikiem pozytywnym, skierowany pod obrady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, chciałem Państwu tylko poinformować, że w
międzyczasie wpłynęła opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział Słowoboże. Opinia ta pozytywnie opiniuje projekt dzisiejszej uchwały. Czy w związku z powyższym ktoś z Państwa ma pytania do przed chwilą przeze mnie przedstawionego projektu uchwały? Proszę Panie Waldemarze. Tylko dwa zdania, ponieważ regulamin, który mamy i faktycznie dokonujemy tam niewielkiego retuszu, małych zmian, wymaga większej nowelizacji. Ja też w tym momencie chciałbym tutaj zaapelować również do koleżanki ze związku, że w najbliższym czasie bym proponował dokonać pewnych zmian. Nie będę mówił o szczegółach, bo tam jest, to jest rok 2009, a więc to jest archaik faktycznie i patrzę, że nie tylko mieszkaniowy dodatek, ale wiele innych jest nieaktualnych rzeczy, które należałoby wyrzucić, ewentualnie poprawić. Uaktualnić. Proponuję większym gronem. Ale proszę mnie jak najszybciej dokonać zmian, bo są nieaktualne. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko woli wyjaśnienia. Chciałem Państwa poinformować, że efektem dzisiejszej pracy nad uchwałą jest po prostu rozporządzenie i ustawa nowa, która weszła w życie i nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach, która wskazuje o zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli, wskazuje konkretnie zapis, że na przykład dla nauczyciela, który jest wychowawcą, wynagrodzenie jest stałe, 300 zł. Przypomnę, że u nas było to procentowo do tej pory. Była to kwota nieznacznie mniejsza, ale mniejsza od tej kwoty do tej pory. Było to 8% wynagrodzenia, u nas to wychodziło około 240 zł. Natomiast jeszcze oprócz tego wskazuje ona opiekę stażu i doradcę metodycznego tutaj wskazuje. To są wszystko rzeczy, które jakby nakazuje nam ministerstwo do wprowadzenia, aby od 1 września takie wynagrodzenie było wypłacane zgodnie z przepisami. Jednocześnie faktycznie jedyna zmiana jaka jest, to wykreślamy z uchwały rozdział 7, to jest dodatek mieszkaniowy przyznający i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, i tylko takie zmiany na dzisiejsze, które obligatoryjnie powinna Rada wykonać, aby wykonywać mogła gmina obowiązki wypłaty wynagrodzenia. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? W związku z powyższym, skoro nie ma, dziękuję Państwu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przed chwilą przedstawionego projektu uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? W głosowaniu udział brało 12 radnych, wszyscy byli za, w związku z powyższym uchwała przeszła jednogłośnie. Uchwała nr 12/71/2019 Rady Gminy Sołoboże z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosków o wypłatę dodatku energetycznego. Szanowni Państwo, jak w poprzedniej uchwale, projekt uchwały został Państwu przekazany, był omawiany na posiedzeniu wspólnej komisji w dniu 26 sierpnia i został skierowany pod obrady dzisiejszej sesji z wynikiem pozytywnym. Czy w związku z powyższym ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do przed chwilą przedstawionego przeze mnie projektu uchwały? Skoro nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przed chwilą przedstawionego projektu uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? W głosowaniu brało udział 12 radnych, wszyscy radni byli za, w związku z powyższym uchwała przeszła jednogłośnie. Uchwała nr 12/72/19 Rady Gminy Sołoboże z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 9 w miejscowości Mierzyn Rzeczy. Szanowni Państwo, projekt uchwały Państwo żeście otrzymali. Projekt był omawiany 26 sierpnia na obradzie wspólnych komisji i został również zaopiniowany pozytywnie i skierowany pod obrady dzisiejszej sesji. Ale przy związku z powyższym ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania lub uwagi do przed chwilą przedstawionego przeze mnie projektu uchwały? Skoro nie widzę, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Szanowni Państwo, w głosowaniu udział brało 12 radnych. Wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie.
Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały, uchwała nr 12/73/19 Rady Gminy Sołoboże z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy Sołoboże dotyczącego analizy zasadności przeniesienia części ruchu międzyregionalnego z linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny Białogard Starogard na linię kolejową 402 Koszalin Kołobrzeg Goleń. Proszę Państwa, również ten projekt został omawiany i przekazany Państwu na poprzedniej komisji, na komisji wspólnej 26 sierpnia i został zaaprobowany z wynikiem pozytywnym. Konkretnie mówiąc pozytywnym, to mamy nadzieję, że jesteśmy przeciwni, aby przekierować ruch ze stacji Białogard i Świdwin na ruch na stację Kołobrzeg, tak, Koszalin. Jesteśmy dalej za utrzymaniem takiego ruchu, jak jest na dzień dzisiejszy. Takie było stanowisko na komisji. Za chwilę przejdziemy do głosowania. Ponieważ jest taki pomysł, ażeby ten ruch przenieść i żeby jakby ograniczyć możliwości pracy stacji Świdwin, stacji Białogard na korzyść stacji Kołobrzeg i stacji Koszalin. Tak? W związku z powyższym takie jest zdanie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do przed chwilą przedstawionego projektu jeszcze uchwały lub uwagi? Skoro nie widzę, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przed chwilą przedstawionego projektu uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w głosowaniu udział brało 12 radnych, wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkty dotyczące podjęcia uchwał. Bardzo Państwu dziękuję za głosowanie. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu, a więc punktu 10. Interpelacje i zapytania radnych. I słucham Państwa. Proszę bardzo. Chodzi, proszę, proszę Państwa, o uchwałę, na którą głosowaliśmy w miesiącu grudniu na początku kadencji. Ona dotyczyła szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Tu chodziło głównie o zwolnienie z opłat osoby starsze, obniżenie wieku, który wynosi 87 lat, 4 godziny tygodniowo, jak również zupełne zwolnienie, jeśli pamiętam, osoby, które ukończyły 90 lat. Ja pamiętam taką dyskusję, która miała miejsce, to również było wsparcie kolegów z Rady, żebyśmy do tego projektu, do tego tej uchwały wrócili i faktycznie to jest chyba ten moment, ponieważ niedługo Pani Skarbnik będzie pracowała nad budżetem, my będziemy to akceptować, również do Pani Kierownik, abyśmy ponownie tą uchwałę rozpatrzyli i faktycznie zastanowili się nad tym, jaki przyjąć próg wiekowy, który zwolniłby z opłat osoby starsze, które wymagają faktycznie szczególnej opieki. To jest taka moja interpelacja w tej sprawie pierwsza. Druga, jeżeli chodzi o szafki do szkoły. Powiem tak, ten problem poruszałem już wielokrotnie wcześniej, nie tylko na forum Rady czy Gminy. Uważam, że to jest taki moment, ponieważ to się zawsze wiązało z dużymi środkami finansowymi, które z tego tytułu trzeba było ponieść. Powiem tak, jeżeli pamiętam statystykę, do chwili obecnej na poziomie 1,8 mamy łącznie chyba 270 uczniów. Jest to liczba w tej chwili niewielka. Warunki mamy ku temu bardzo dobre i patrząc na defekty, jakie towarzyszą w tej chwili młodzieży przy obciążających tornistach, bo są bardzo obciążone, obserwuję swoją klasę, którą się opiekuję, należałoby w tej chwili już wyjść od klasy czwartej sukcesywnie, nie mówię tam w jednym roku, ale w kolejnych latach. I powiem tak, na poziomie klas czwartych obecnie mamy chyba 27 osób, możliwe, że będzie 30, to jeszcze w jutrzejszej Radzie będziemy znali statystykę. W związku z tym 30 szafek w pierwszym roku to nie jest duża kwota w budżecie szkoły, czy nawet no szkoły, bo szkoła to będzie planowała prawdopodobnie. Dlatego też uważam, że to ten problem należy wdrożyć jak najszybciej. I to jest kolejny mój wniosek, który dotyczy. Jeżeli Państwo pozwolicie, to chyba, że ktoś z Państwa ma podrobne pytania, to ja sobie zrobię przerwę małą. Tak? Tak. Tylko powiem tak, była to, proszę Państwa,
Był to wiek 87 lat. Ja proponuję 83 lat 80, żeby... 80? Proszę? 80. Nie znamy w tej chwili statystycznie, ile osób jest w takim wieku, ale uważam, że ci ludzie potrzebują szczególnej opieki. Dlatego bardzo bym prosił właśnie o to przeanalizowanie jakiejś na komisji naszej wspólnej, przedstawienie jakiegoś projektu do dyskusji na początek, a potem do akceptacji. Tak? Dobrze. Czy ktoś z Państwa... Ja za moment, tak? Dobrze. Proszę Państwa, ja wprawdzie odniosę się jakby i wskażę pewne przemyślenia moje. Oczywiście obniżanie wieku jest jak najbardziej uzasadnione, z tym, że jakbyśmy przyjrzeli się realizacji tego zadania, to my mamy problem z wykonaniem tego zadania w dniu dzisiejszym, tak? Liczba opiekunek, które zatrudnia gmina, a do pomocy wszelakiej, jest coraz jakby mniejsza, wędrówka, częste zmiany, ludzie po prostu nie chcą pracować, bo jest to praca ciężka, a mało płatna, nie ma co ukrywać. Natomiast każde obniżanie skutkować będzie środkami finansowymi z budżetu gminy. Przypomnę, że no tak się składa, że i propozycja jakby zakupu też szafek i innych rzeczy, ona będzie składową części ewentualnie nowego budżetu. Można je planować, tylko że też trzeba uwzględniać w naszych wydatkach fakt taki, że mamy zaplanowane pewne inwestycje do szkoły. No niedawno żeśmy też skierowali dodatkowe środki, ale jeszcze jest coś takiego, że my tak naprawdę nie znamy budżetu roku przyszłego, tak? Dzisiaj już się mówi wyraźnie, że skutki zaplanowane przez Państwo podwyżki dla nauczycieli nie zostaną zrekompensowane w całości. Mówi się o 50% maksymalnie, ponieważ jakiś inny logarytm Państwo przyjęło, nie wiem dlaczego. I to, żeby było jasne, ja przyglądając się, przypomnę, że jestem tutaj chyba jednym z najdłużej radnych. Był taki czas, kiedy szkoła była prawie na zero, dopłacaliśmy 200 tysięcy, to jeszcze było nie tak dawno, bo chyba 8 czy 9 lat temu. Dzisiaj dopłacamy 1,5 miliona i dalej nie widzimy jakby skutków tego, jaka będzie potrzeba dofinansowania, mimo że jesteśmy chyba jedynym samorządem w okolicy, który od lat spowodował, że mamy jedną szkołę w jednym budynku, przy użyciu drugiego. I to też trzeba uwzględnić, że my już więcej zredukować jakby innych rzeczy nie możemy. Natomiast drugą niespodzianką, która nas czeka, to też będzie pewno za chwilę wiadomo o tym, że obniżenie 1%, skądinąd może i słuszne, ale ono spowoduje też znaczące zmniejszenie przychodów. Trzecią rzeczą, która spowoduje znaczne zmniejszenie, to jest 26 lat i też obniżenie albo zlikwidowanie całkowicie podatku, to wszystkie te rzeczy będzie za chwilę widać. Ja cały czas będę powtarzał jedną rzecz, że ja ubolewam, że myśmy się wszyscy jakoś nie potrafili przeciwstawić temu, że zlikwidowano szkołę 9-letnią, bo ja tu nie będę rozgraniczał podstawówka gimnazjum, na 8-letnią, co odbyło się to kosztem gmin, bo przypomnę, że to nam, gminom, tym samorządom lokalnym, miastom, zabrano i jeden rocznik, tak? Przekazano go do szkół średnich, co spowodowało, że tam jest przyrost uczniów, a tutaj zostali nauczyciele. Często są to, w naszym przypadku jest to jedna szkoła, ale w innych miejscowościach jest kilka jeszcze małych i teraz proszę zobaczyć, że liczba godzin w danym, bo my jeszcze nie protestowaliśmy, jak zmieniano system oświaty, tak? Nie przyglądaliśmy się strukturze organizacyjnej szkoły, jak ona będzie wyglądać, bo szkoła nasza była dobrze przygotowana do lat, bo my od lat byliśmy zespołem szkół, tak? Ale my mieliśmy odpowiednią ilość nauczycieli do odpowiedniego, bo do ich potrzeb. Te potrzeby nagle ktoś powiedział, dzisiaj nie ma, jest historii więcej albo czegoś innego, czują tu i to jest żywy organizm. To nie da się tak w ciągu jednego roku czasu pstryknięciem, żeby zmienić połowę nauczycieli, żeby przekształcili się, tak? No chyba, że się ma taki fenomen, że ma się po trzech. No ewentualnie jest inne rozwiązanie, że trzeba zwolnić i przyjmować, a w przypadku takim to nie jest to możliwe. I dzisiaj to nie wynika z naszej jakby złej woli. My i tak dopłacamy około 1,5 miliona już do oświaty, natomiast nagle struktura szkoły się zmienia. I teraz nie dość, że nam ubyło dzieci, bo globalnie ubywa dzieci, jak weźmiemy statystykę, to co roku ich się mniej rodzi, to jeszcze zabrano nam ten jeden rocznik i ciężko będzie nam to zrekompensować. My też musimy mieć świadomość, że subwencja na oświatę od przyszłego roku będzie o 1/9, tak, 1/9 będzie mniejsza, ponieważ ubędzie nam jeden rocznik i to będziemy musieli w budżecie gminy
no chyba jakoś zrekompensować, bo stan posiadania i klas, i zasobów, i nauczycieli nam się nie zmienia, tak? No to żeby było jasne, więc nas czeka naprawdę wydatek i potężna rozmowa o finansach. Nas czeka rozmowa, nie ukrywam, też jesteśmy w jakichś takich rozmowach, że przygotowujemy jakby plan jakieś działania, no, reorganizacyjny mały, nie wiem czy on będzie jakiś tam dalej, ale zastanawiam się jak zrobić, żeby to w przyszłości funkcjonowało w jednym budynku, ponieważ przypomnę, mamy starą szkołę, w którą trzeba włożyć ogromne pieniądze, żeby ona zaczęła funkcjonować, tak? I albo... No to właśnie byłoby idealnym, no bo to nie jest tak, że my się skupimy, szanowni państwo, dyskusja o oświacie nie może polegać na dyskusji o regulaminie wynagrodzeń. Ona musi polegać na całości kompleksowym. Jak ta szkoła ma funkcjonować, jak my będziemy w przyszłości mieli to rozwiązane, bo nas czeka w przyszłości jakby moim zdaniem przynajmniej 2/3 tych środków trzeba będzie dołożyć, czyli myślę, że dopłata w przyszłości będzie około 2,5 miliona do oświaty, co spowoduje, że nie będziemy mieli na inne rzeczy. I to w krótkim czasie nas czeka, bo jeżeli nie będzie, nagle nie będzie cudu, nie sprowadzą się dzieci, nie urodzą się dzieci, to nie da się tego po prostu jakby, no to już to matematyka jest nauką ścisłą, podstawione liczby, jeżeli są dobrze podstawione, to one dają wynik, no nie można go innego wystawić. I to jest, czeka nas dyskusja, powiem szczerze, nad tą oświatą, przez pryzmat całości, nie tylko a przypomnę, że my się staramy, bo nawet dzisiaj jak ktoś byłby przy szkole, to by zobaczył, że nowa inwestycja w postaci wejścia, chodnika i tak dalej, to nie są małe pieniądze, zostały wyłożone. Staramy się, ale czy tak dalej będzie, a jeszcze jest chyba najgorsza rzecz, która nas czeka, to szanowni państwo, nam ubywają pracownicy fizyczni, którzy nie chcą też pracować jakby w urzędzie gminy, tak, bo my nie jesteśmy takim płatnikiem, który oferuje stawki powalające z nóg rynkowe, tak. W tej chwili odszedł jeden pracownik stały, jeden pracuje na emeryturze, poproszony przez pana wójta, bo jakieś zadania są do wykonania, chodniki, nas będzie czekało, jeżeli będziemy chcieli zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gminy i jakaś część inwestycji, to zlecanie tych zadań firmom zewnętrznym, coraz częściej, bo nie będzie komu niestety wykonywać, tak, bo to się nie zmieni. A to będzie kosztowało zupełnie inne pieniądze, jak do tej pory, i to trzeba mieć też świadomość. Ja już nie mogę dodać do twojej wypowiedzi, kolego, tak? To pamiętam, jak była likwidacja placówek tych mniejszych, miało być pięknie po świecie, było, w tej chwili jest coraz gorzej. Zastanawiam się, dlaczego w gminie Rymań dalej te placówki istnieją, takie właśnie, gdzie są oddziały od 0 do 3. Jakiś gmina Rymań funkcjonuje, więc nie tragizujmy z tego powodu. Uważam, że zawsze jakieś jest wyjście. Są gminy, które dotują nie tylko 1,5 miliona, ale dotują nawet w granicach 45% swojego budżetu do oświaty. Oświata, kultura, sport zawsze były dotowane i będą to dotowane. Jeżeli pamiętasz, byliśmy kiedyś w delegacji w Szwecji, tam istniały placówki, które miały po 40, 30, 50 osób, czyli był kompleks basenów, boisk sportowych, a my ciągle mamy jakiś problem. Ja wiem, że to jest problem finansowania zewnętrznego, nie, to nie zależy od nas, ale nie możemy to widzieć w czarnych kolorach. Nie możemy tego kolego w czarnych kolorach widzieć. A przy okazji jeszcze powiem tak, jeden kolejny wniosek, który mój właśnie na bazie, który kolega Marek powiedział, chodzi o wykonywanie tych prac remontowych w ramach inwestycji z Funduszu Sołeckiego, nie tylko. Ponieważ realizujemy Fundusz Sołecki, próbujemy wyrywać sobie pracowników. Pracowników jest bardzo mało przy Urzędzie Gminy i ja to rozumiem jak najbardziej. Powiem tak, że na wykonanie jednej rzeczy, która wymagała 4 godziny, czekałem 5 miesięcy z dużą cierpliwością. I dlatego proponuję przy tworzeniu budżetu do pani skarbnik, do kolegi wójta, który jest nieobecny, na rękę do ciebie, żebyśmy w budżecie zaplanowali środki dodatkowe, które by uruchomiły właśnie takie prace zlecone. Nie żebyśmy czekali tyle miesięcy na coś, co społeczeństwo oczekuje, bo to nie jest moja wina, że proszę, a nie ma możliwości fizycznej wykonania tego. Dlatego też wspólnie przy projektowaniu budżetu zaplanujemy jakieś środki, które by mogły uruchomić w roku następnym jakiekolwiek inwestycje w małych miejscowości. Sprawa druga. Myślę, że również powinny być środki finansowe na estetyzację miejscowości. A chodzi o wykaszanie takich punktów jak bloku świetlic, przystanków, placów zabaw, siłownie obecnie, centralne części miejscowości, zlecić firmie, bo to też nasi pracownicy tego nie wykonają. Ja wiem, że czasami to robią sołtysi, fajnie. Twierdzę, że wstyd era lat 80.
trzon społeczny powinna już minąć, bo to się nikt nie bawi w miastach. U nas się próbuje jakoś tak wpłynąć na społeczeństwo, że róbmy. Zabezpieczyć środki w budżecie, żeby można było zlecić firmie, która to ogarnie jeden dzień na daną miejscowość, przez miesiąc znaleźć naprawdę, bo potrafimy znaleźć czasami duże pieniądze na różne cele, bo uważam, że jeżeli chodzi o problem Tykaszany, nie może być tak, że młodzież czeka na wykruszenie boiska, biegając po trawie, która ma kilkadziesiąt centymetrów. To jest niedopuszczalne. Sprawa następna. Wykaszanie poboczy dróg powiatowych. To też nie powinno być tak, że my dzwonimy, prosimy, kłaniamy się. Ktoś na tym musi czuwać. Uważam, że trzy razy w roku przyjechać sprzętem wokół dróg powiatowych, to jest żadna filozofia, żadna sztuka. Okazuje się, że są ogromne pieniądze w różnych dziedzinach, tylko umiemy te pieniądze ulokować odpowiednio. Więc tutaj kolejny mój apel w tej sprawie. I jeszcze jedna z interpelacji, to jest prośba mieszkańców Sławoboża tym razem. Chodzi o połączenie miejscowości Sławoboże Świdwin jakiekolwiek weekendy, czyli sobotę, niedzielę. Powiem tak, że są ludzie starsi, którzy nie mają możliwości, żeby wsiąść w samochód, a może nie mają samochodu. Ich rodziny mieszkają poza i dotrzeć do Świdwina podobno to graniczy student w te dwa dni. Są jakieś autobusy, które są autobusami daleko bieżnymi, czyli Kołobrzeg i Sangorzów. Ewentualnie wejść w porozumienie. Słyszałem, że jakiś taki układ to są niewielkie pieniądze ze strony gminy, jeżeli na przykład autobus się mógł zatrzymywać, a jeżeli nie, to proponuję uruchomić wewnętrznego busa. Dziękuję bardzo. Wprawdzie nie ma wójta, pewno by się odniósł. Ja tylko Państwu powiem taki, dam taki Państwu, a propos dowozu, to przykład z ostatniej chwili. To jest taki przykład, który powoduje, jak to wygląda mniej więcej. Gminie Brzeźno postanowiła Rada uruchomić dowóz między jedną a drugą miejscowością. Więc umówiono się, że do tej pory bilet miesięczny, żeby to funkcjonowało, bilet miesięczny kosztował 60 zł, to jest odcinek 4 km bodajże, tak? Pani sekretarz, proszę mi poprawić. Kosztował 60 zł, żeby to funkcjonowało, to bilet miesięczny będzie kosztował 180 zł. Podniesiono bilet do 170 i oprócz tego jeszcze przewoźnik powiedział, że prosi 5,40 za każdy kilometr przejazd. Ewentualnym pomniejszeniem tego byłoby, gdyby ktoś z osób prywatnych, znaczy gdyby ktokolwiek inny oprócz tego biletu miesięcznego i gminnego jeździł w tym autobusie jeszcze za wykupiony bilet, no to ewentualnie można byłoby to traktować, że skoro gmina płaci 5,40 plus bilety miesięczne gwarantowane, no to więc będzie to zmniejszone. Wyobraźcie sobie Państwo, że po miesiącu nikt nie przejechał, dwóch zrezygnowało z biletów miesięcznych i sprawa upadła. I podobnie byłoby chyba, myślę, że w większości miejscowości, bo takie zmuszanie ludzi do jechania o 6 i wracania o 20, no to jest bez sensu, bo a w inne godziny raczej byłoby ciężko. Natomiast z tego programu takiego, który jest niby dopłatą, to jest 80 groszy i praktycznie nikt, żaden samorząd w okolicy tutaj nie wszedł. Aczkolwiek nie uważam, że ten bus burmistrza czy wójta to jest praktykowany w Niemczech, on się sprawdza. Jeszcze tylko się jakby tak odniosę do dyskusji na temat opieki. Byliśmy nie tak dawno w gminie zaprzyjaźnionej w Niemczech, prawda? To były koleżanki radna i jeszcze parę osób. I żeśmy się tam przyglądali. Czy nam się podoba, chyba czy nie, ale jest to jedno z mądrzejszych rozwiązań, tak zwany dom dziennego pobytu. Tak? Tam jest tak, że rodzina mająca kogoś pod opieką starszego, często niepełnosprawnego, przywozi po prostu do gminy. A jest to zrobione w starej, znaczy nie w starej, ale jest to zlikwidowanej szkole, bo Niemcy też likwidują szkoły, żeby było jasne, bo też im się nie opłaca. I to Wenderkirchen, to jest druga miejscowość po lokalnej gminie, tak, to oni zlikwidowali, a tam utworzyli. Fakt, że tam Caritas wszedł, oni mają inny trochę zakres pomocy i mieszkaniec dowozi i odbiera, opiekę dają inni i ta sama obsługa, 3- czy 4-osobowa, która by się opiekowała jakąś tam małą grupą ludzi, jest w stanie w dzień przez te 8 godzin zaopiekować się dużo więcej. Oczywiście to jest tak fachowo, bo tam i leki wydają, i inne rzeczy, i dowożą do lekarza, jeżeli tam jest umówione, ale za wszystko trzeba jakby było gdzieś tam zapłacić. I teraz jest pytanie zasadnicze. Ja, bo nie wiem, pani kierownik miała taki pomysł, żeby zlecić na zewnątrz. Czy z tego pomysłu coś wyszło, czy w ogóle już... Po prostu mamy już na prosty, tak? To też nie
Jeszcze tylko jedno zdanie, bo nie ma pana wójta, on faktycznie jest na urlopie, musiał wyjechać jeszcze i tak jest jakby załatwiać jeszcze inne sprawy służbowe, ale szanowni państwo, ja jakby patrząc na to wszystko, zauważam, że my nie doceniamy pracowników, których mamy, tak? Nie doceniamy po prostu warunki finansowe, jakby działamy w szerokim polu tego rozumienia, tak? Opieka społeczna, kultura, opieka zdrowotna, opieka inna, szkoła i tak dalej. Mamy dużo zadań. Państwo bardzo, bardzo mądrze i cwanie, tak, obojętnie kto by nie rządził, od kilku lat, już powtarzam, od kilkunastu lat przepycha się, bo samorząd, była to udana inwestycja, tak, to państwo skorzystało na tym, że wymyśliło samorządy gminne, powiatowe, miejskie i tak dalej. Ale natomiast to jest tak, o ile kiedyś zadanie to było 100% zadania, to jest na przykład, no tak można powiedzieć, jeśli chodzi o gminy, i to jest taki namacalny przykład, który no, obrazuje, co chcę państwu powiedzieć, to jest Urząd Stanu Cywilnego, tak? Na początku było to 90% zadania, potem 80%, w końcu mamy chyba dofinansowania, tak? A dzisiaj jest to tam 8 czy 7 tysięcy w skali roku, a przecież nikt, kto z państwa sobie wyobraża, że w Urzędzie Stanu Cywilnego przyjdzie i powie państwu no, radnym, że no byłem, ale w urzędzie ktoś tam przyjmował tylko godzinę dziennie, ja nie miałem czasu, tak? Wyobraźcie sobie tak państwo? No nie. Więc my dalej utrzymujemy Urząd Stanu Cywilnego w pełnym jakby, no może nie w pełnym zakresie, ale dowód osobisty czy inny można już wyrobić w całym państwie. Jakby patrząc na to, że skala wydanych decyzji u nas maleje, a państwo daje ślad za tym, ile idzie decyzji. I tak jest ze wszystkim. Tych pieniędzy coraz bardziej brakuje. Natomiast proszę zobaczyć, że my mamy problemy z zatrudnianiem w GOPS-ie. Może jest obsada, ale ona nie jest, coraz trudniej jest znaleźć kogoś do pracy w GOPS-ie, coraz trudniej jest znaleźć kogoś do szkoły. O ile nauczycieli jeszcze tak, ale już z kadrą do obsługi szkoły jest coraz gorzej, tak? I jak sobie państwo wyobrażacie, że za 1800 czy za 1500 zł kogoś weźmiemy do pracy, do szkoły i on będzie pracował 8 godzin? No nie. Jeżeli my nie zaczniemy zwiększać w urzędzie gminy pracownicy, którzy sami zauważamy, że ci ludzie, którzy pracują w obsłudze gminy, czyli ci najbardziej potrzebni teoretycznie można powiedzieć, a przez nas może nie do końca doceniani, oni zarabiają naprawdę niewielkie pieniądze. I to nie jest tak, że my bez zwiększenia puli za chwilę przestaniemy posiadać to, co mamy. W każdej jednej dziedzinie. Jeżeli nam się nie uda podnosić, a musimy podnosić te pensje, bo one będą rosły. Za chwilę będzie najniższe wynagrodzenie rosło, więc ja sobie nie chyba sobie wyobrażę, że pracownik urzędu gminy z 20-letnim stażem, mówię urzędu gminy w każdej jednostce organizacyjnej, gdzieś tam w obsłudze, będzie zarabiał najniższe wynagrodzenie, tak? No bo ono i tak będzie wyższe. I tu jest, i to są, a my to wszystko musimy po prostu sfinansować. W ślad za tym nie pójdą pieniądze. Naprawdę nie pójdą. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia należy do wójta gminy, tak? W tej chwili no też jestem państwu zobowiązany, bo akurat byłem przewodniczącym komisji konkursowej. Tworzymy od 1 stycznia, a de facto od 1 września przyglądamy się nową jednostkę organizacyjną, kolejną, tak? Czyli jednostkę kultury. Jest wybrany, wyłoniony już w konkursie dyrektor. Zresztą była tylko jedna osoba, która się zgłosiła. I myślę, gdyby nie miała sympatii Sołoborskiej, tu nie mieszkała jakiś tam kiedyś, to może by nie było i na to chętne, bo mamy już doświadczenie, że w innych gminach, gdzie się takie konkursy odbywają, nie zgłaszają się chętni, tak? Ale ta nowa jednostka organizacyjna będzie musiała przejąć całą kulturę i tak dalej, będziemy musieli wyłożyć budżet. Już nie będzie to budżet jakby jednolity, tylko będą to zadanie konkretne. Tam już, to już będzie wiadomo, że jak trzeba będzie naprawić zamek świetlicy w Rokosowie, to będzie musiało to być zrobione przez tą jednostkę. I przez kulturę, a i to będzie już tam, to już będą zupełnie inne podziały. Nam coraz mniej w tym budżecie zostanie gałęzi gdzieś, gdzie można te pieniądze jakby przerzucić czy ukryć, tak? Tych zadań będzie, to będzie zupełnie inaczej. Tam będzie trzeba wszystko zapłacić, to będzie księgowość, to będzie osobna jednostka organizacyjna, samodzielna po prostu. My będziemy oczywiście, są plany, takie przymiarki, jakby, żeby to państwu wskazać, że aha, mamy do zadania 3 imprezy plenerowe duże, czy tam 2, to od rady będzie zależało i pana wójta, jak przedłożyć, z sołtysami propozycje, że 2-3 imprezy plenerowe w roku. Na to niestety ale trzeba będzie dać pieniądze, bo nikt tego nie wykona. Oczywiście ta instytucja będzie mogła pozyskać środki zewnętrzne, tak jakby na przykład z LGD, czy z innej, pod warunkiem, że się uda pozyskać, tak? Tam jest też konkurs. To nie jest takie wszystko proste. Natomiast
to nie są czarne barwy, tylko po prostu realne, realne patrzenie. Jeżeli nie zmieni się... Tak jest, ale to jest przed nami, tak jak tu kolega mówi, jeszcze dużo czasu i mam nadzieję, że zrobimy. Natomiast no, jest pan doktor Firmanty, radny powiatowy, dziękuję, że przyszedł, stara się być, bo wiem, że prosto z sesji Rady Powiatu pewno przyjął do wiadomości, że drogi są niewykoszone i już tutaj za pośrednictwem pana dyrektora bardzo bym prosił, żeby pan tam, pan doktor wpłynął. Zgłaszałem sprawę chodnika w Głowie, tam pobocy pana zakręcił w Głowie, no i tej drogi do Oganów Krzewko, taka tarka tam zrobiła, dyrektor obiecał, że tam... Po wczorajszej burzy jeszcze są wyrwy takie, że... Dyrektor obiecał, że tam zainteresują się tą sprawą, ale sami nie wiedzą, dlaczego się ta tarka robi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie? Proszę. Proszę. Było głosowanie w sprawie linii kolejowej Koszalin Szarek, nie? Bo tam zarząd kolei chce przenieść część pociągów na linię Koszalin Połobrze Koleni. No więc była uchwała, że radni Świdwińsko-Połczyńscy się temu sprzeciwiają. My również. Aha, jeszcze żeśmy tam zgłosili taką poprawkę do uchwały, że nie dotyczy miasta Świdwin, bo tam było uchwale miasta Świdwin, tylko mieszkańców powiatu Świdwin, między innymi na. Dziękuję bardzo. A to ja jeszcze mam jeden tylko wniosek do kolegi wójta, ale do pani skarbnik, pana decyduje o finansach i myślę, że pani sekretarz. Chodzi mi o rozpatrzenie zatrudnienia pani, która pracuje w siedlicy Mysłowicach na stałe. To jest pani, która pracuje faktycznie chyba jest pracownikiem o najdłuższym stażu i wiem, że tak dwie panie są chyba na terenie naszej gminy. W sytuacji trudnej, rodzinnej, a po drugie pani, która wykazuje się wyjątkową twórczością i kreatywnością swojej pracy. Tak? Już zatrudnienie świetlicowym będzie się zajmował dyrektor Instytucji Kultury od 1 stycznia. Bo to podejdzie pod Instytucji. Ale już wniosek rzucam. I to, czy te świetlicowe... Bo to się wiąże oczywiście z 8 godzin, czy finansami. 4, to już tak? Dyrektor będzie ustalał, a już wtedy będzie ten test. Ja tylko przypomnę. Tak. Cały czas będę przypominał, że pisemna forma tych interpelacji na ręce do przewodniczącego, bo inaczej innego najpierw, a dopiero potem, a potem dyskusja. Natomiast cały czas wspomnę i będę powtarzał jeszcze raz, że jeżeli określimy liczbę i sposób zatrudnienia świetlicowych, to musimy, to już nie będzie, że będzie z Urzędu Pracy czy tak dalej, my w budżecie gminy musimy zapewnić środki na takie wynagrodzenie. Jeżeli to będzie 8 etatów, to na 8 etatów muszą zostać przelane pieniądze na konto. Muszą zostać pieniądze przelane na energię elektryczną, na opał i na inne rzeczy, ponieważ to będzie jednostka organizacyjna będzie wykonywała w imieniu gminy nasze te zadania. My już jakby do tego, przypomnę, że... Ale środki muszą być w budżecie. Muszą być w budżecie zapisane. I każda tego typu propozycja musi uwzględniać, że takie pieniądze muszą się znaleźć. Więc one dzisiaj jakby w budżecie centralnym są częściowo, bo one potem są rekompensowane poprzez różnego rodzaju działania, pracownik interwencyjny, publiczny i tak dalej, ale już od nowego roku no, pani, no tutaj dyrektor czy jednostka organizacyjna ma dostać 1/12, bo tak chyba będziemy szli, żeby to była dotacja miesięczna. Tak, no właśnie, to musi być 1/12 miesięczna będzie przelewana. I przypomnę, musi być tym energia. Opał, bo i palacze, i podkładanie, i remonty, i wszystkie inne rzeczy, to już schodzi z garnuszka gminy. Wynajm świetlic, to już Rada tylko ustala regulamin wynagrodzeń, natomiast decyzje, czy świetlice wynająć i pożytki będą wpływały do jednostki organizacyjnej w postaci, jaką będzie ta jednostka. Tak? Czyli jeżeli ktoś będzie chciał wynająć świetlicę, już nie do Urzędu Gminy, nie do wójta, tylko do pani dyrektor. Pani dyrektor będzie podejmować w tym przypadku pana. Jeszcze dwie sprawy ostatnie już. Tak, żeby nie przedłużać kolego. Wrócę do kompleksu boisk w Mysłowicach. Proszę państwa, powiem tak, że starania o to trwają już chyba nie tylko kilka, może kilkanaście lat. Coś tam się robi, próbuje, ale to dalej wygląda w stanie upłakanym. Dlatego też ja bym musiał kolego nawet do ciebie zwrócić się w tym momencie, że potrzebne jest
są środki finansowe. Na początku można projekt, może właśnie akurat z tej lokalnej grupy działania, na modernizację jednego boiska i dwóch kolejnych boisk, które są obok, ale one są, powiem tak, że przed 5 laty, kiedy miałem tą przerwę, był materiał zgromadzony na boisko do piłki koszykowej, już go nie ma. Jest tam dół wykopany, minęły 4 lata, cisza. Było boisko do piłki siatkowej, stoją słupki, a reszta jest w tragicznym stanie. Dlatego też w tym momencie apeluję i proszę, tu już sprawa honoru powinna być samorządu, nie tylko moja i mieszkańców, tylko nie można coś ciągnąć, co jest, jest to miejscowość jedna z trzech, która jest największa. Kolejne pokolenia wyrastają i bawią się tak, jak tłumaczyłem, w trawie czy kilkunastu centymetrowej i piłkę zbierają z zarośli, które mają kilka metrów. Takie są uroki. Patrząc na ościenne gminy, co się dzieje, przejeżdża się, są to całe projekty. Nie, my się bawimy w jakieś pojedyncze rzeczy. Dlaczego nie możemy jakiś wspólny projekt, który zamknie problem każdej miejscowości? Wychwytujemy sobie pewne środki finansowe. To mnie coś śmieszy. Już w tej chwili za poważny jestem, żeby się bawić, kłaniać i prosić. Tak? To powinno być objęte całościowo i zamknięte, gdzie w Polsce, myślę, że w 4/5 gmin jest pozamykane, pięknie wygląda. Dalej się bawimy. Jeszcze jedna sprawa ostatnia. Chodzi o problem drogi Poradź-Mysłowice. Ja nie mówię o jakości drogi, a jest to droga gminna. Droga, o której się mówiło wielokrotnie i też apelowałem dużo wcześniej. Ja mam całe archiwum, taką teczkę. Mogę wszystkie pisma przedstawić Państwu nawet tutaj na forum, że nie blefuję. I skoro w tej chwili grupa rządząca twierdzi, że są piękne pieniądze na drogi gminne, to znajdźmy takie środki i próbujmy poprawić jakość tej drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to są pytania do Pana Wójta. Pan Wójcie, razem do wszystkich nas. Pewnie odniesie, natomiast... No właśnie, gdzie te pieniądze są? Bo przykład jest drogi Mysłowice, a konkretnie Słowo Boże, Rym, tak? Budować się miało 28 mostów pilnych, jakoś się nie buduje. Stempel pod promem jest i go nie ma. To nie jest łatwo powiedzieć w telewizji dla ludzi, którzy jakby nie chcą zrozumieć, że my dajemy środki 40 milionów w ciągu 10 lat, tak? Ciężko, no i gdyby te wnioski, ja uważam, nie wiem, możecie mnie Państwo prostować. Patrząc na zakres inwestycji, ilość dróg ostatnio zrobionych, chodników i tak dalej, to wbrew pozorom w porównaniu do gminy, bo my się musimy równać do gmin sąsiednich, a więc mamy tutaj gminę Rymań, tak, i patrzymy poprzez pryzmat Rymania, ale może przejdźmy się po miejscowościach rymańskich, tych okolicznych, tak, że już będzie zupełnie inaczej, Mirowo, nie Mirowo, proszę tam pojechać, znamy te tereny, tak. Możemy się porównać do gminy Rąbino, proszę przejść, zobaczyć jak wygląda budżet. Możemy się porównać do gminy Brzeźno, bo to są gminy podobne strukturalnie. No nie możemy się porównać do gmin nadmorskich, czy no bardziej bogatych i tak dalej, i tak dalej. Pewno nie wszystko robimy, aczkolwiek no jest nas 15 radnych w tej chwili, to my ponosimy odpowiedzialność. Jeżeli chcemy robić obieg na stadionie, drogę Sikłowo-Krzecko, inne rzeczy, czy tam coś w Rokosowie, coś gdzieś tam w Mysłowicach, no przykładamy, ja tu powiem, że taki jest pomysł, żeby chcąc wejść w partycypację tych kosztów budowy drogi Sławo Boże Rymań, ostatnio się rozmawia o kwocie dofinansowania 3 milionów, 4 prawie, tak? Żeby gmina partycypowała. Nie, ten milion nie wystarczy. I teraz no proste pytanie, Panie Waldku, z czego zrezygnować, żeby 4 miliony wyłożyć na dofinansowanie tej naszej części? Nie, tu mówimy o całości zadania miliona rocznie, czyli 4 miliony do końca roku musiałaby gmina wyłożyć, tak? No i pytanie, z czego zrezygnować? Pytanie. Z oświaty? Zamknąć szkołę? Bo mimo wszystko to nie jest nasze zadanie, to jest zadanie powiatu. Z opieki, z dowozu dzieci do szkół, z opieki nad seniorami. Tyle mamy pieniędzy, ile mamy. I więcej nie będzie, a będzie ich coraz mniej. Uwierzcie, bo to już wskazują wskaźniki, tak? Żeby zepiąć budżet gminy, bo to się łatwo wydaje, jak się jeździ z boku, mówi się, można by było to czy tamto, przychodzą realne działania. To, że, no, przykład dzisiejszy tu z naszej miejscowości, prawda? My już nie chcemy, żeby nam starostwo wykosiło drogę, tylko żeby załatało dziurę w po nocnej ulewie, gdzie wyrwa jest drogę, tak? I teraz
to będzie trwało pewnie też jakiś czas, zanim cokolwiek się stanie. I teraz po wczorajszej ulewie, proszę wierzyć mi, ja nie winię do końca starosta powiatowego, bo po wczorajszej ulewie i po tym, co się stało, to pewno z kilkadziesiąt tysięcy albo kilkaset trzeba będzie włożyć w naprawy lokalne, tak? Bo to są wyrwane pnie, po każde drzewo i tak dalej, trzeba załatać, utwardzić, zagruzować i tak dalej, i tak dalej. To życie buduje zupełnie, w samorządzie to jest taki organizm żywy i on będzie no codziennie. Tak się wczoraj stało, co Państwu powiedzieć. Wczoraj mi na osiedlu wjechał samochód ciężarowy TIR, gdzie nie powinien wjechać, wyrwał na żywca odciąg od komina i komin spadł 30-metrowy stalowy. No i co mam zrobić? Wydać 80 tysięcy odłożone na jakieś ocieplanie, czy co mam będziecie robić? Szczęście, że ludzie się nie siadają, a człowiek no głupi nie mówią, że nie rodzą się, tak? Bo oni się gdzieś tam nie sieją, tylko się rodzą właśnie. No i co mam zrobić? Człowiek, tym bardziej, że pani na przykład 5 minut wcześniej mówiła, że tam nie ma przejazdu, nie wolno jeździć samochodem ciężarowym. Uszedł za rok, wsiadł, odpalił, pojechał i zabrał ze sobą. I to tak jest, no i teraz i to jest przypadek losowy. I teraz jest sytuacja tego typu, że i w gminie też no, mamy dzisiaj, wczoraj gdzieś tam drzewo stało na Krzyżowej, dzisiaj już nie stoi, tak, że afera. Powiat. I to jest drogie powiatowe, którą też trzeba było zabezpieczyć i tak dalej. Nie na wszystko starczy pieniędzy. A cały czas przypominam, to powinien Pan Wójt przypominać, że wszystkie propozycje, które składamy, to no muszą mieć pokrycie gdzieś. No. Czasami się tak zdarza, że w ostatniej chwili coś się wrzuca, no bo byli mniej wyjścia. Rozgadałem się za dużo, Szanowni Państwo. I proponuję, ja to wszystko Panu Wójtowi oczywiście przekażę, tylko proszę naprawdę jeszcze raz, żeby nabierało to wszystko mocy, więcej nie pozwolę dyskutować, jeżeli nie będzie najpierw złożone piśmo, tak? Bo to są, czym innym są wolne wnioski, gdzie tam można dwa, trzy zdania, ale to jest jakiś szereg rzeczy i zgodnie z tym składa się napis, jest wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pisemnie do przewodniczącego, a ja muszę temu nadać nawet. Bo ja teraz nie wiem, czy to było tak formalnie, czy nieformalnie, czy to było pogadanka, tak? Formalnie. No, ale formalnie to jest jednak i bardzo bym wszystkich kolegów i koleżanki prosił. Bardzo proszę, Panie Doktorze. Chciałem powiedzieć, co się dowiedziałem dzisiaj na sesji odnośnie tej drogi, słowo Boże Rynek. O, więc dyrektor tak powiedział. 20 sierpnia złożona została dokumentacja na odcinek drogi długości 2400 metrów, która ma kosztować ponad 5,5 miliona. Ile? Ponad 5,5 miliona. Znowu były... Panie doktorze, pan troszeczkę głosi. Bardzo proszę. 2400 metrów? Tak, tak. Czyli co, Domysłowic? Nie. Nawet nie. Ściony. Powiem, co się dowiedziałem. Znowu była podnoszona sprawa, że się gmina wycofała z zeszłego roku z dofinansowania. Ale nie wnikano w szczegóły. W każdym razie sprawa tak wygląda. Cała droga ma kosztować 37 milionów na dzisiejsze pieniądze. Co nie znaczy, że na przykład za 2-3 lata nie będzie kosztowała 50 milionów, bo ceny galopują. Cała droga jest podzielona na 3 etapy. To, co teraz 20 sierpnia zostało złożone, to ma być na pierwszy etap. Ale to jest dopiero wniosek, nie? Nie wiadomo, czy będzie rozpatrzony, zważywszy na to, że idą wybory. Po wyborach będzie zamieszanie ministerstwa. Więc nie wiadomo, czy ktokolwiek podejmie decyzję stosowną. W związku z tym bardziej się trzeba liczyć, że robota nie będzie rozpoczęta, o ile wniosek przejdzie. Nie jest w roku 20, tylko bardziej na 21, chyba że na jesieni 20. Niemniej jednak jest niby gwarancja, że to ma być zrobione do 24 roku. Czyli do miejsca, gdzie się kończy nasza gmina, nie przypowiem. No i... A czy ścieżka rowerowa jest w tym? Odnośnie ścieżki rowerowej nic nie było mówione. Także ma to być podzielone na 3 etapy. Pierwszy etap, jak przejdzie wniosek, będzie robiony albo na jesieni 20, albo wręcz 21. Z racji zamieszania pozostałego, gdzie będzie mało czasu na podjęcie decyzji, bo tam są jakieś takie terminy 90-dniowe. Jeżeli się to przekroczy, no to sprawę jakby na nowo trzeba zacząć. Czyli panie doktorze, czy dobrze zrozumiałem, że do 2024 roku ma być zakończony pierwszy etap? Nie. Całość. Do granicy rymańskiej. Takie są przynajmniej założenia. Oby były... Bo wszyscy nic nie było mówić, tak? Szanowni Państwo, obraz sytuacji. My się nie wycofujemy, uchwała nas obowiązuje, pieniądze są na koncie. Prawda, Pani Skarbnik? Tak. Czekają.
Czekaj. Ja nie muszę Państwu mówić, Państwo jesteście młodymi ludźmi, wyciągacie sami wnioski. Te pieniądze już leżały rok temu. Znaczy, no może nie rok, tylko no dwa, no pół roku temu, tak? Oficjalnie żeśmy podjęli decyzję o zamknięciu dyskusji. Czy dofinansowanie, bo jeżeli wojewoda, bo takie ma tylko prawo wojewoda, dofinansowanie jest na 50%. Wojewoda ma prawo to zwiększyć, proszę mi powiedzieć, do 70%. Pod warunkiem, że gmina jest szczególnie biedna, no może nie szczególnie biedna, ale jest gminą biedną. Nasza gmina niestety nie jest w obszarze biednym, powiat świdwiński jest jednym z bogatszych powiatów, chciałem Państwu powiedzieć. Więc ciężko będzie uzyskać pozwolenie od wojewody na dodatkowe 20%. I to jest ten negatywny obraz, jeżeli byśmy wzięli, bo jeżeli nie uzyskamy te 20%, to przypomnę Państwu, że dzisiaj dofinansowanie jest 50% do całości zadania. Tak? 50% do całości zadania. W poprzednim rozdaniu było 50% pod warunkiem, że rozłożymy to na etapy. Wszystko Państwo wiecie, tak? Czyli zakres dofinansowania się nie zmienia. Po stronie inwestora musi być 50%. Jakbym się udało i wojewoda by zmienił swoje zdanie, jakby on uznał, że my jesteśmy gminą szczególnie, ale dokumentacja wskazuje co innego, dostalibyśmy 70% i wtedy to dofinansowanie jest inne. Wtedy chyba jest możliwość nawet budowy ścieżki rowerowej. Bo ja bym też chciał Państwu powiedzieć, że tak, ścieżka rowerowa jest bardzo ważna. Bardzo ważna. Tylko mi się wydaje, że jeżeli on miał blokować drogę, to warto się zastanowić, czy nie budować samą drogę. Bo jeżeli ona by była przeszkodą, ale to jest tylko do rozważenia, jeżeli by była przeszkodą. A tak naprawdę inwestorem jest powiat i panie doktorze, panie radny powiatowy, proszę zapewnić, 1 000 000 zł czeka na inwestycje. W budżecie gminy jest zapisane do realizacji, prawda? Kolega Marku. Starosty jest uchwała, więc my się z niczego nie będziemy. My już słucham? Nawet i w tym jakby trzeba było. Jeżeli inwestycja ruszy w tym roku, to w tym roku ten milion jest. Tak pani skarbnik, ja może za daleko idę, ale. Pani skarbnik to powiedziała kiedyś głośno. To są realne pieniążki, jakie my możemy przekazać. No niestety nie możemy. Myśmy już podjęli uchwałę. Ale kolego Marko, mam pytanie. Ta przeszkoda jest w ogóle ścieżka rowerowa ze strony powiatu, czy wyżej? Nie, no, bo uważam, że jeżeli ścieżka rowerowa jest przy drodze, to wtedy mamy wyżej punktowaną jak gdyby inwestycję. Tak no, można dostać 3 punkty więcej, tylko trzeba wydać kupę milionów więcej, żeby zapewnić całość rowerową, tak? Bo jeżeli to jest. 3 miliony. Bo jeżeli to. Koło 5 milionów. Koło 5 milionów jest sama ścieżka rowerowa. I na to trzeba znaleźć pieniądze. Powiat. Zauważcie, że powiat nie budował drogi powiatowej chyba nigdy ze ścieżką rowerową w standardzie, tak mi się wydaje i on się jakby też będzie pewno... Panie Przewodniczący, bo nie było takiej potrzeby. Jesteśmy odcięci, pan doskonale o tym wie. Rozumiem. Jeżeli nie teraz, to nigdy. A po drugie, te słowa pana wójta były wyraźne moim zdaniem, tak? Że dofinansowanie na samą ścieżkę rowerową ma mieć sens nikłe, kiedykolwiek zrobić samą ścieżkę rowerową. Jeżeli już to ciągnąć razem i moim zdaniem nie powinniśmy w tym temacie odpuszczać tak łatwo, to nie jest żadna przeszkoda. Łączymy się z innymi gminami. Okay. Powtarzam to jeszcze raz, żebyśmy się kiedyś nie obudzili z ręką w dyskniku, jak dojdzie do nieszczęśliwego wypadku ze drogą, bo jest rowerzystów coraz więcej. Nie mamy połączenia ze ścieżkami rowerowymi, o czym doskonale wszyscy wiemy, tak? Jeździmy ulicami, jakimi jeździmy, samochody jeżdżą, jak jeżdżą. Także nie odpuszczajmy i walczmy o tę ścieżkę. Ja wiem, jak wygląda ruch rowerowo-pieszy, bo codziennie jadę w stronę Rokosowa, patrz Lepina, patrz Jeziora Słowogórskiego i codziennie mijam przynajmniej kilkanaście osób. Także naprawdę wiem. Jeszcze z piaskiem naprawdę. Tylko naprawdę, no, my robimy, no, zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe. Mamy środki zapewnione w budżecie. Już ponad wszelką dyskusję, no przecież wszyscy byliście, jak głosowaliśmy, prawda? Inwestorem no, jest powiat i to jest taki, no tyle i tylko tyle. No więcej ja tu nic więcej nie mogę nawet dopowiedzieć. No, bo jesteśmy po trudnych rozmowach, po ciężkich rozmowach, uzgodnienia jakieś były, no... Nie, panie przewodniczący, po prostu chodzi o to, że jeżeli kiedykolwiek będą jakieś rozmowy na temat tej drogi na Remagen, jeżeli od nas wyjdzie taki wniosek, że możemy odpuścić ścieżkę, aby tylko droga była, no to sami sobie drogi kopiemy, tak? Nie możemy tak z tego wyzwolenia robić. Prawda jest taka, że jak się radę tego nie zrobi, teraz to już nie no, oczywiście. To na pewno. Jeszcze dyrektor podkreślał, że cały czas jest to normalne, to musimy. Rzeczy to do nas. Cały szczęście, że to zostało zrobione.
Rozumiem. Dobrze. A szosa ma 6 metrów. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Skoro nie widzę, szanowni Państwo, pozwolą Państwo, że wolne wnioski to były, tak? I bardzo Państwu dziękuję za przybycie, za aktywny udział, za obrady kolegom tutaj szczególnie za pomoc w obsłudze, gościom zaproszonym i życzę szczęśliwego powrotu do domu. Zamykam obrady 12 sesji Rady Gminy Sławoborska.